cię bardzo i nie mogę cię i mieć chcę ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. Hello my friend. Hello my friend, are you ready? Golimy. W tym wypadku jademy ka indziej. Jademy na cztery wieże na Katowice. No zawody tuż tuż. Trzeba się sprawdzić na profesjonalnym sprzęcie w strefie facelessa, bo gdzie indziej próbować swych sił, jak nie na tej tudzież tegowoż strefie. No nie wiem, zobaczymy co tam dzisiaj pokażemy. Plecy na razie nie bolą, ale mogą w każdej chwili zacząć. Dlatego zobaczymy w trakcie, co tam dzisiaj pokażemy. Jest to jeden z takich, no dwa tygodnie ostatnie moich treningów. Także trzeba już zapieprzać na najwyższych obrotach. A co będzie, to się zobaczy. Zważymy się, zmierzymy. No nie czuję się na siłach dzisiaj kompletnie. Także nie liczę na 280, niestety. A może się zdziwię i coś tam ciekawego pójdzie. Wszystko chyba mam, także głową do czoła i lecimy z tematem. Kurwa, tego elegancko będzie tego. Tina Turner, are you ready? Come on! Tina Turner, to jest ta córka Poloniusza Turnera. Dalej śpiewo, nie dość, że skacze, to jeszcze śpiewo. Staro babka, a wygląda jak nastolatka. Ale nie czuję, jak rymuje. My podjeżdżamy na Smart Team. Także na spokojnie, bo tu nie można przypierdzielić. Co nie można? Tak, tracisz trakcję, nie tu, w tym aucie. O, tu jest z boku parking jest. Się znowu trening z Ebiksem. Jakiś taki większy jeszcze był. Przetrenował. No to... Tam bez zmian dalej 6,5 cm. Wyj. Bez emocji, 250 kg. Dwójeczka. Rzepka bolała. Przy 220 już nie bolała. Teraz tak lekko ją czułem, także no, jutro najprawdopodobniej fizją, więc poogarniamy to. No i przede wszystkim bark, który o dziwo teraz nie boli. Idziemy zaraz 270. Faceless oglądu. Ciągle patrzę na technikę, na głębokość. Wszystko się zgadza na razie. No! Chłodna głowa przede wszystkim, bo może i te 2,8 by poszło, aż na pewno by poszło, z tym, że no nie ma co za bardzo teraz jeszcze szarżować, bo rzepka się troszkę popierdziela, a no fizio dopiero jutro, najprawdopodobniej będzie dogadany, coś tam podziałamy, chociaż z tym raczej nie będzie jeszcze za bardzo działać. No ale ten bark przeoramy troszkę. Jutro generał jeszcze wyciskanie mam, więc tam będę chciał też się na tym skupić. No i co? Ja teraz do Silesii, bo się pokończyły się, rozumicie, moje odzywecki witaminki, takie sprawy, sos, krem kinderowy, co robi rozpierdziel. Ale nie wali mu pały, młody sam wie, normalnie. Piękna pogoda, pada deszczyk, ja uwielbiam taką pogodę. Wtedy bardziej mi się chce, niż mi się nie chce. Ojej, nie zdążyli. Ale nie wali mu pały. O, zielone. Bardzo ładnie, strzałeczka. Golimy. No nie wiem, na co się... Nie wiem, powiem tak. Jest słabo, muszę powiedzieć,
te dwie kondycje spowodowały u mnie taki troszkę dyskomfort. Oczywiście pod ciężarem nie myślimy za bardzo o tym. Wywaliłem na razie China, bo na razie jest mi niepotrzebny. Wezmę sobie teraz kupię pre-workoutik z KFD, więc powinien zadziałać. Starczy na razie tych takich mocniejszych stymulantów. No i co? I lecimy po swoje! Realnie ja bym zrobił 770, 780, będę zadowolony. A kiedyś był plan taki na 800, nie no, że wiadomo. Na razie nie myślę o tym, bo jest ciężko, tak? Chciałem 300 plus zrobić siat. A co będzie, to będzie, zobaczymy. Każda poprawa mojego maxa, totala, będzie dla mnie satysfakcjonująca. A czy będzie podium? Raczej nie. Chociaż kto wie. Jadymy, koniec dupienia. Maszyna chodzi perfekcyjnie. Przeorałem ją troszkę na sporcie, ale coś mi nie pasowało auto, przed którym jechałem. I patrzę, zerkam, a tam dwóch panów policjantów jechało. Także nie mogłem za bardzo przypierdzielić. Powiem ci, że... Dobrze ci podał, nie? Nice! To gościu podał, to ja nie mam pytań, nie? Jeszcze mi nikt tak nie podał, nie? To jo, tu. To on, patrzcie. Dragon Ball. O, to nie jest pot. To się wodą polął. Dzisiaj odświętnie. Maksza ma dzisiaj pasowanie na ucznia. Także za 15 minut się zaczyna. A Marcin co ma? A dzisiaj wtorek, a ja mam loda. Ulodzi jest fenomenalny. Śmietankowy kokos, ale śmietanka no rozpierdziela. Rozpierdziela śmietanka, patrzcie jako dobro. That's right my boys, yeah. No, niebo w gębie. Niebo, no. O, niebo w gębie. Ha. 20 minut poświęcone na poprawę lakieru. Psik, porobione. Także maszyna się teraz zaświeci jak psu jajca. Moment, a jaki efekt. That's right. Ale maszyna jedzie, ulala. Ale ciężko za nią zajechać, kurde, dogonić ją. Jest niedoścignięta. Jadą. Ale widać, że brawo, patrz. Świadkowym będzie jechać. Minie ich. No widzisz, że leszcze jadą. Mądrze, ale maszyna. A się łezka wokół kręci, no. Ach, to była maszyna. Dobrze, witam moi mili, Marcin właśnie jedzie do tych głowych, jak zwykle, do tychów, będzie coś nagrywane, coś nowego, coś śmiesznego, a co to nie powiem, nie będę spoilerował, ale będzie to meczek, będzie żodełko. Twoje oczy, kocham twoje serce. Z tobą zostać chcę, mój.
Jem sobie kryzanty, oczywiście dieta dopięta w 100%. Jest czekolada, wszystko w makro. Nie, to było w Orlenie, nie w makro, żartuję. Także dieta jest fest dopięta. Muszę z kalkulatorem chodzić i liczyć, czy mi się tam za dużo kalorii nie wbiło. Taki żarcik oczywiście. O, ale dobre. Oczy twe, oczy twe, oczy twe, pokam twoje serce. Tak to wygląda. Co, o czym sobie chciałem pogadać? A mianowicie, no 25 są zawody w WPC we Wrocławiu. Będę tam. Wiem, że nie będzie jakiejś formy nadzwyczajnej. Troszkę bark pobolewa. Ta rzepka już znaczy troszkę mniej, bo jak nad nią pracuję, to ona odpuszcza praktycznie po dniu. Nawet dzisiaj przy wyciskaniu mnie nie bolała, sobie wyciskałem tak lekko 165, żeby nie przesadzać, 160 parę serii i w sumie tyle. Nawet Antek nie leci, bo mi się nie chce, szczerze powiedziawszy, łódź. Dlatego odpuściłem temat na razie, ale będę musiał chyba, 2 tygodnie zawodów. To jest tak genau chyba. No i do 25 w niedzielę jest bardzo dużo startujących. Mnóstwo zawodników jest. No i zawsze było tak, że w niedzielę były te pojedyncze boje bench press deadlift, a teraz niestety zrobili to w jednym, no na początku piątki, w sobotę, no i w niedzielę dopiero 110 kategoria, 125 tam plus. Także no słabo, słabo. Ujowo bym powiedział, bo w poniedziałek do roboty. A tak by było fajnie, niedziela w doma, regeneracja jakaś by może była, ale nie ma co smęcić. Zobaczymy, no kategoria jest mocno obsadzona, lepiej jak Mistrzostwa Europy, także no jakbym był gdzieś na podium, to może być też ciężkie, to byłbym zadowolony, ale dla mnie priorytetem jest na pewno poprawić rekord na bench pressie. Oczy twe, oczy twe, oczy twe. Także to jest mój priorytet. Przysiad zobaczymy, no około 300 jakby się przekręciło, to by było fajnie, no i poprawić deadlift, ciąg. Myślę, że te 290 będzie w zasięgu, jak chwyt wytrzyma. Blaza już znika, praktycznie jej nie ma. Wczoraj sobie porobiłem ciągi 260, dwójeczkę, 250, dwójeczkę, 240, dwójeczkę. Nigdy nie robiłem ciągów, praktycznie w okresie przygotowawczym na trójbój, no bo tak siady zapierdzielały mnie. No ale w tym wypadku sobie zrobiłem dzisiaj wolne od gruby, P jak paleciak, pound on, sexy, sexy lady, z jedynego suszonego do paleciak. No i co, no i teraz wygląda sytuacja tak, że straciłem wątek, a dzisiaj wolne, miałem badania okresowe. Patrz, no dziadziuś, ale ty jesteś niepoważny, no, na winklu, za winklem se idzie. Z prędkością żółwia. No, badania okresowe przeszedłem fenomenalnie, bo przeszłem, bo w sumie miałem blisko na Bieszowicach, więc o tyle dobrze. Ma rok z głowy. Znowu wraca ta chora pandemia od jutra, czyli od soboty. Maseczka chce czulać. To jest fenomenalne to, co się dzieje. Aż się tym żygać chce. No, a teraz piosyneczka. For you everybody. Obiecuję tobie tę miłość. Obiecuję ci lepszy dzień. Tylko przy mnie będziesz, tylko przy mnie będziesz szczęśliwy. Ja ci wszystko dam, ja ci wszystko dam, co mam. Jemy smacznego sanżeregie. Ładnie wymyłeś furę. A ja odebrałem dzisiaj serwisu, także zobacz, jak tak. Polecam. No, gadam, kurde, spałeś wczoraj w klinice, to gadam, ogarnąłeś furę. Nie, dzisiaj rano odebrałem. Tak? A rzeczywiście spałeś tutaj? Nie. No, myślałem, kurde. Chłopakami żeśmy mieli takie opóźnione spotkanie, no. Żeśmy, wiesz, posiedzieli chyba do drugiej i nie odwieźli. Patrzcie, Sportline. No ta maszyna jest fenomenalna, piękna. A jak ona się trzymie z Ola, jak ona idzie. Ostatnio jak jechaliśmy z rządełkiem,
To mu się nie pojedzie. To on już powiedział, że z nami nie jedzie, bo mu się jakoś ręce pociły na zakręcie 200 na godzinę, a mu się ręce pociły, nie wiem czemu. No on strasznie, on naciskał wszystko co może, nie? No ale maszyna jest piękna. No piękniejsza niż moja, muszę powiedzieć. Ale widzisz, muszę coś zrobić kurde z tym. Ale jest tylko, wiesz, takie malusieńkie, no, czuć tak. Tylko taką igiełkę, nie? Tak. I są takie miejsca, gdzie robią. Oni to robią, tak. Nie? Żeby nie robić całej szyby. Na wygodzie u nas. Tylko, wiesz. U nas na wygodzie to robią. Tak? No i to tam... No nie poszedł majączek, nic takiego, no nie można, nie. Tylko to byłoby zrobić. No szkoda, to, szybę, szkoda, bo zaś potem okay, będzie gotka, że coś jebłeś, bo no. Może inną datę. No, no jest, najlepiej teraz za serwisie, wiesz, robili mi, słuchaj, ten... Nie kurczę, jakiegoś sokoła czy coś, co się zakleszczył, wiesz, w tym, no? W grillu, nie? I tak, wiesz, żywy tam telepał się i ten łeb musieli wyjąć, nie? Ja pierdolę, patrzcie. Ale ona raczej nie wygląda na żywą. Taka prędkość była, że Waszka nie ogarnęła tematu. Ty, Waszka, jakaś taka dziwna, albo ten, szerszeń, co? Kurwa, co to jest? Waszka. Waszka, no nie ogarnęła, za szybko jechał. Ciekawe, czy smaczna. Na pewno, co? No, nie zjesz, wydaje mi się, że nie zjesz. Ja ci nie podpuszczą, nie? Ile płacisz? Uścisk dłoni. Tyle co rządło za wygranie na łapa. Dłoni czy małego? Zapłacił? Nie zapłacił właśnie. No właśnie. Muszę się dzisiaj upomnieć. Właśnie, nie? Dobrze, że no. Przyjeżdżasz, sobie to wyjaśnimy. Z sosem jakimś KFD by to lepiej weszło. Oj, na pewno, karmelowym. Drużyna mistrzów. To nie jest twoje, nie? Mistrzów. Ty masz błąd tu. Mistrzów. Jeszcze u zwykłe i fy. Włączyłem. Włączałeś. O, właśnie. Schweizenegger. Jak się mówi? Schweizenegger. Ale ja go spolszczyłem. No jasne, że spolszczył. Taki wiesz, taki nasz. No, Paczek to przystojniejszy, ale... Nie, no wiadomo, że ją. Mija dokładnie rok od nagrania KFD. I patrzcie, co znowu Marcin Zawdzianku ma na sobie. Nie? Kurwa! Ziomki, ziomeczki. Ja mam rozciągniętą bluzę, bo Marcin dokładnie rok temu dojebał. Ostatnio była luźna, a teraz jest opieka jak... Dobra, wracając do tematu. KS Kasa do tobeczka. Właśnie. Przegrałeś. Trzy. Teraz cię naliczamy. No widziałem nagranie. Złota, platyny, nie w domu, no, na tarasie. Po co widzieliście to przecież? Marcin to będzie ze mnie ściągał teraz? Te łysy? Tak. No dobra, może się dogadamy jakoś, panowie. Dogadamy się i to. Od tyłu. Dobra, zaczyna mi się podobać ten tak myślenia. Fajny to kurwa. Ja pierdolę, fajny kuń. Co? Czekaj. Fez dojebana łapa jest. Kurde. Samolot! No. To ruszy? To nie ruszy. Za mocny jesteś. Patrz, ale nie widać ciebie. Nie widać ciebie, ale widać twój brzuch. Pierdol się, ty kurwa. Przepraszam. Bye, bye. It's my life! Bo naszła mnie taka refleksja, o to trudne słowo. Ale takie pytanie, bo zauważyłem, że na normalnie automacie szyja zachowuje się bardzo dobrze po tym chipie, ale jak włączam na tryb sport, to jest taka dziura. I troszkę mnie martwi. Czy teraz pytanie jest takie zasadnicze, czy tunik, ten chip, który był robiony, ten program wgrywany, czy on też musi być wgrany w sport? Nie wiem, kojarzycie? Jakie macie zdanie na ten temat? Czy i tu trzeba wgrywać, czy to nie ma w ogóle znaczenia, nie? Czy to by nic nie dało, bo na przykład on był drugi w kulach, nie wiem. Myślicie? Bo kurde, tak mi Tomeczek dał teraz do myślenia. Rzeczywiście nie trzeba też tego jakoś zaprogramować w trybie sport. Bo ewidentnie mi się gorzej jeździ na trybie sport niż na normalnie, zwyczajnym automacie. O, to jest pytanie. No.
lubię cię mieć.